Hotel był jak zwykle piękny, przyjemnie chłodny i jakby luksusowy. Niezwykłe było to, że czekałam w nim ja. Dlaczego? Ada, Ania, Mikołaj i Stifler to wesoły kwartet, a w hotelu czekało tylko jedno dwuosobowe łóżko. Afryka potrafi zaskakiwać. Mam dla was kolejne zadanie, nie mniej ekscytujące niż to dzisiejszego popołudnia. Tym razem będziecie robić drinki. Wow! No, dobra. Ale to wiąże się z tym, że przegrana para wraca do namiotowa, czy nie? Mikołaj, jaki ty jesteś przebiegły. Nie, jestem... Jak ty już wszystko wiesz. Ale nie tyle para wraca do obozowiska, tylko dwie osoby, które najgorzej poradzą sobie z tym zadaniem. Jestem poirytowany strasznie, nie? Bo nie podejrzewałem, że będzie jakaś zmiana zasad. Zaproszę was na stanowiska. Proszę bardzo. Naprawdę mocno nas załatwiliście. Troszeczkę ciary mnie przeszły. Tym razem będę prawdziwym jurorem, ponieważ to ja podejmę decyzję, które drinki są najlepsze, które dwa najgorsze. Abi, yes. Can you show our contestants how to make a drink? No co jak co, ale to zadanie to całkowicie ich bajka. Już bardziej łaskawa być nie mogłam. Dobrze, próbujemy, kochani. Zdrówko. We have to make this drink, eh? Yes. Pamiętajcie, że proporcje zależą od was. Musi mi smakować. Proszę bardzo. Niech wygra lepszy. Ja wiem, jak to są. Swojego drinka robię kwaśnego. Dodaję troszeczkę limonki, troszeczkę hibiskusu i resztę alkoholu. O, a wodę też tego? Tak. Zamierzam stworzyć kwaśnego drinka. Ja uwielbiam kwaśne drinki. Podejrzewam, że naszej Oli też może zasmakować. No, dobre. A to nie, to jest niezrobione. A można prosić taki kieliszek? Co? Taki kieliszek. Mój drink będzie idealny i chcę, żeby to było takie 100% kokos i był taki smaczny, a zarazem trochę mocny. Dlatego wrzucę 10 kostek lodu, 2,5 kieliszka wody kokosowej, to dużo tego pudru kokosowego i 1,6 kieliszka wódki. Potem wszystko to wymieszam, wyleję i wygram.